witam Was na moim kanale. Dzisiaj będzie bardzo fajny filmik, bo będą to przygotowania do ślubu. Oczywiście nie do mojego, ale do ślubu. Ja teraz, nie uwierzycie, idę sobie zrobić hybrydę, wiecie, przedłużyć paznokcie. I nie odbiło mi, mama mi pozwoliła sobie na ten ślub zrobić takie, bo zobaczcie na moje paznokcie. One są poobgryzane i nie zwracajcie uwagi na moje ręce, bo ja zawsze sobie w szkole maluję. Także ta hybryda pomoże mi trochę ich nie obgryzać i będę miała ładniejsze paznokcie. Więc nie krytykujcie w komentarzach, głupia jesteś, masz dopiero 11 lat, mama mi pozwoliła, więc je zrobię. I wiecie, będę miała takie ładne na ślub. No i oczywiście, to tak tylko jednorazowo, ja sobie tego nie będę robić regularnie, tylko na ślub. Ja wybrałam sobie coś takiego, więc będę chciała, żeby pani mi zrobiła podobne. Ja wam w tym vlogu pokażę wszystkie przygotowania do ślubu, sukienkę, buty, no po prostu wszystko, także koniecznie zostańcie do końca. Dobra kochani, witam Was już następnego dnia. Zapomniałam Wam pokazać te paznokcie, jaki był efekt końcowy, bo tak się spieszyłam, jak wyszłam z tego salonu, więc już Wam je pokazuję. One wyglądają dokładnie tak, jak chciałam i nawet lepiej, bo są takie bardziej delikatne. Pokażę Wam jeszcze drugą rękę. Sorry, że taka brudna, ale wiecie, dopiero wróciłam ze szkoły. Uważam, że są bardzo ładne, takie delikatne, nieprzesadzone, także możecie pisać w komentarzach, co o nich myślicie. Pokażę Wam teraz sukienkę, ale nie będę jej na siebie ubierać, bo pokażę Wam ją w następnym vlogu już z tego ślubu. W każdym razie chciałam Wam nagrać, jak wybieram tą sukienkę, bo ja tam wybierałam kilka sukienek, znaczy przymierzałam. No i wybrałam tą jedną, ale byłam w takim pośpiechu, że zapomniałam nagrać, no więc pokażę Wam ją teraz. No więc sukienka wygląda tak, jest w kolorze takiego brudnego różu, tutaj się ją na szyi zawiązuje tym i do niej jest jeszcze pasek, więc zaraz Wam go pokażę. Dobra, nie mam Wam za bardzo jak tego pokazać, ale ten pasek wygląda mniej więcej tak. Hejczka kochani, witam Was z przeszłości i ja właśnie montuję dla Was filmik, ja jestem już w Niemczech. Siedzę sobie w swoim pokoju i na następnym vlogu zrobię Wam room tour tego domu, co sobie wynajęliśmy. Ale wracając do tematu, zauważyłam na telefonie, że mam kilka zdjęć sukienek, które przymierzałam. Dlatego Wam tutaj wrzucę, żebyście wiedzieli, z czego mniej więcej wybrałam tą sukienkę, którą wybrałam. Tutaj macie pierwszą sukienkę. Mi się ta sukienka bardzo podobała, ale nie leżała na mnie tak super, jakbym tego chciała. Tutaj macie zdjęcie sukienki, którą wybrałam. I tutaj macie, jak ona wygląda z przodu i z tyłu. Tutaj macie kolejną sukienkę. Ta też mi się bardzo podobała i fajnie na mnie leżała, więc nie mogłam się do końca zdecydować, która była lepsza. Tutaj macie kolejną sukienkę. Ona też była całkiem fajna, ale była czarna, więc nie pasowała tak do wesela. Ten dół był z takiej jakby pianki, więc bardzo fajnie się układała ta sukienka. To nie są wszystkie sukienki, jakie przymierzałam, ale pokazałam Wam tak mniej więcej, z czego wybierałam. Dobra, ja już Wam dłużej nie przeszkadzam, oglądajcie sobie dalej filmik. Zaraz idziemy kupić buty do tej sukienki i zabiorę Was oczywiście ze sobą, ale najpierw opowiem Wam troszeczkę o tym ślubie, bo jeszcze Wam nic nie powiedziałam. No więc ja w piątek wylatuję na ten ślub, wesele do Niemiec, bo jest to ślub mojego wujka i mój wujek będzie się żenił z dziewczyną z Turcji. Także to będzie taki tradycyjny turecki ślub, więc jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. Ja nigdy nie byłam na tureckim ślubie, właściwie to na żadnym nie byłam, ale z tego, co widziałam w tych wszystkich tureckich filmach, to może być całkiem spoko. Także wiecie, ja mega się jaram, bo to będzie mój pierwszy ślub w życiu, także mam nadzieję, że będzie fajnie. Staram Wam się nagrać vloga z tego ślubu, znaczy nagram Wam. Jak już mówiłam, ja tej sukienki teraz nie będę ubierać, tylko pokażę Wam już ją tuż przed samym ślubem, bo wiecie, żeby już tak, jak będę się przygotowywać i w ogóle, bo myślę, że będzie o wiele ciekawiej niż gdybym teraz to wszystko zakładała na siebie. W tym filmiku chciałam tylko pokazać Wam takie bardziej przygotowania, no a teraz jedziemy po buty, bo nie ma za dużo czasu. Dobra kochani, ja właśnie przyjechałam ze szkoły prosto do centrum handlowego, żeby sobie kupić buty,
Ja jeszcze nie wiem, czy uda mi się je znaleźć, bo ja nawet nie wiem, jakie dokładnie chcę. Ale muszę coś dzisiaj znaleźć, bo jutro już wylatujemy, także dzisiaj jest ostatni dzień, żeby to zrobić. Kochani, ja już obeszłam całe centrum handlowe i nie znalazłam żadnych butów. Teraz idę do Deichmana. Jeśli nie ma w Deichmanie, to nie ma nigdzie i jestem w czarnej dupie. Kochani, jestem właśnie w Deichmanie i szukam butów, bo w CTC żadnych nie znalazłam. Wszystkie były na mnie za duże albo za małe. Więc teraz jestem w Deichmanie i tutaj na wejściu od razu można zobaczyć, że są wszędzie te buty Emmy Chamberlain, te, co sobie niedawno kupiłam. I one są po prostu w każdym sklepie, w CCC też były, także to dalej jest trend modowy, on jeszcze nie wymarł. No i co, będziemy szukać takich bardziej eleganckich butów teraz, no bo wiecie, na wesele no to muszą być bardziej eleganckie, więc pójdziemy sobie na inną sekcję. Tutaj już weszła bardziej taka kolekcja zimowa i są takie długie buty. A ja wiecie, potrzebuję bardziej takich na obcasie sandałowych. Nie znalazłam żadnych takich butów na małym, delikatnym obcasie, bo takie chciałam najbardziej. Ale znalazłam takie balerinki, są bardzo wygodne i mega ładne, także chyba je wezmę. Kochani, to jeszcze raz ja na chwilę wpadam do Was z przyszłości, bo zapomniałam Wam czegoś pokazać. Moja mama sobie kupiła na to wesele tą najnowszą kredkę Lexi, to jest Lip Pencil 3, bo ona ma teraz tą kolaborację z Ingrid i bardzo jej się spodobała ta kredka. Zrobiłam tutaj swatcha, jak ona wygląda. To jest taki brązowo-bordowy kolor, nie wiem jak go nazwać, ale bardzo jej się spodobał, więc postanowiła sobie na wesele zrobić takie właśnie usta. Czekajcie, tutaj dam tego swatcha bliżej, bo nie wiem, czy go widać. W każdym razie tak ta karetka wygląda i według mnie jest bardzo ładna. Tutaj wam tą karetkę pokażę bliżej, jakby ktoś byłby zainteresowany. Ja byłam w Rossmanie i widziałam więcej tych kosmetyków od Lexi i są w bardzo ładnych kolorkach. Wiecie, ja się nie maluję, ale jeśli ktoś z was się maluje, to koniecznie obczajcie sobie te kosmetyki, bo są naprawdę ładne. I to nie jest żadna reklama, Lexi mi za to nie płaci. Ja tak po prostu uważam. Dobra, obiecuję Wam, że już nie będę Wam przeszkadzać, oglądajcie sobie dalej. Jest piątek, 7:30, ja właśnie idę do szkoły, no więc widzimy się już na lotnisku w drodze na wesele, no ale to już w następnym vlogu.